Siemano, kolejny sposób zarobku, tym razem metiny 50, 45, 40 na pustyni, tak jak obiecałem. Te metiny są dosyć fajne do bicia, je bardzo lubię, można je bić bez buffa, akurat do filmu postarałem się o buffa, to znaczy zalogowałem buffkę, która jest moją tak jakby żonką, która wiecie tutaj będzie mnie buffała, ale tego nie będzie widać na filmiku, bo wystarczy jeden buff tak naprawdę do tego, by zbić tego metina. Plusy bicia 50-tek, nieznane lekiarstwa plus, bez plus, kawałki płótna z plusem, zielone poty, fioletowe poty duże, więc to jest dużo, to znaczy zielone małe, żeby nie było. Co jeszcze ciekawego z tego dropi? Możemy wydropić Q, KD, KD plus 4, kamyki duchowe, jakieś fajne Q z bonami pod tytułem 2 HP. Czasem lecą na przykład z mobów jakieś buciki typu ekstezyjne buty, w których możemy dostać na przykład jakiś bon, który będzie dosyć przydatny. Postaram się zbić kilka metinów, żebyście nie byli przynudzani. Dobra. No jak widzicie, pierwszy jest drop całkiem. Kół może być... Chociaż jeszcze nie widzę go. A, może być. Nie będziemy narzekać. Dobra, to zaczynamy kolejnego metina. Metin ten... Powiem tak, metin twardości występuje tylko na pustyni tak naprawdę. Ten w DT to jest jakaś podróba totalna z niego, jest tak klipny drop, że się nie opłaca praktycznie go bić na małym levelu. Ja jeszcze z niego nigdy nie wydropiłem żadnego kamyka duchowego, a w pewnym czasie nalatałem się naprawdę na DT bardzo dużo i biłem małymi levelami te metki, których miałem drop, ale o DT jeszcze pogadamy w innym terminie, więc spokojnie jak na wojnie. Co do metinów twardości, te moby już widzieliście, sami wiecie co można z nich wydropić, zdobyć i tak dalej. A jeśli nie wiecie, to zapraszam do poszukania filmiku na temat właśnie tych oto potworków, bo pewnie gdzieś jest na YouTube albo jeszcze nie jest odblokowany, więc spokojnie będzie. Zarobek na samych metkach twardości? Możliwe, ale po co? Można więcej bić metinów. Na pustyni jest ich od groma, tak jak pokazałem na początku. Ojejusu, jak to się nazywało? Dolina Orków, tak samo tutaj możecie zdobyć tych metinów naprawdę masę, samą masę. Chociaż zobaczycie to w następnych pewnie częściach filmu. Teraz zaczynam bić 40. Uwaga, jeśli mamy tutaj aktywną misję na 30 zęby biologa, to pamiętajcie, o widzicie, teraz mi dropu, wywalajcie na glebę albo dajcie od razu na drugą postać. Bo jest szansa, że dropiniecie od razu drugie. Ja już nieraz tak wydropiłem, naprawdę. W ten sposób można nadropić tych kamieni po prostu od groma. To jest lepszy sposób niż bicie orków i tak dalej. Ale to jest niestety sposób dosyć ryzykowny, bo jak ktoś podjedzie, może zakosić. Chociaż, kto wam tutaj podjedzie. Kolejny metin 45, to tego metina już znacie. Wiecie, co z niego można wydropić. Ogony węża plus, jakieś tam... Ogonki skorpiona, ogony węża zwykłe, szpony skorpiona z tych. Marmury też można wydropić. Wiecie co, ja zapomniałem w ogóle, jak byłem w M2, o tym, że jednym z lepszych dropów w M2 to są marmury. Dlatego teraz przypominam, więc jeśli ktoś tam oglądał film niedawno o M2, to powiem wam, że z mobów lecą marmury. Marmury można wykorzystać w polimorfii, która jest dostępna dla każdego od pierwszego poziomu. Chociaż lepiej wbić ją na P, żeby nie mieć jakiegoś buga jak zawsze w tej naszej grze. No, ostatni metin. Metin tutaj jest, wiecie, ta sama zasada co ostatnio, czyli wywalić ten nasz klejnot, może dropnie następny. Kto wie, naprawdę można przyfarcić i mieć na przykład w ciągu godziny kilkanaście tych klejnotów, ale trzeba mieć naprawdę wielkiego farta. Czy z innych metinów też dropią jakieś ciekawe rzeczy? Sami się przekonajcie. Zapraszam na pustynię i zapraszam was do subskrybowania kanału oraz do przede wszystkim skomentowania każdego z filmów. Może coś wam ciekawego się, wiecie, przypomniało i chcecie mi o tym powiedzieć, a na przykład nie ma tego filmiku i chcielibyście zobaczyć, jak daną rzecz się robi. Okej, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i trzymajcie się ciepło, a teraz was zostawiam z tym dropem, który tutaj zaraz będzie. Pa, pa.